Wiecie, kochani, nawiązując do niezaspokojenia, chcę wam dzisiaj krótko powiedzieć tylko jedną refleksję, że można słyszeć Boga tak dobrze jak nigdy dotąd, mieć przekonanie, że jest się z Nim bliżej niż kiedykolwiek, ale Mu nie ufać. U mnie przyszła ta pora pod koniec minionego roku, kiedy zniszczony poprzednim rokiem spojrzałem w lustro i te słowa skazania, które już kiedyś słyszałem, po tych słowach się rozpłakałem. Brzmiały one: miłość, Bóg jest miłością, a miłość nie szuka swego. Wiecie co, ja chciałem po prostu uciekać w pracę, uciekać, przebiegać wszystkie moje elementy niezaspokojenia w codzienności, przebiec, jakoś to zapełnić sianiem, zapełnić jakąś troską, może o ludzi bliskich, o dom, ale tak się nie da. Uznałem, że nie ufam Bogu. Po kilku latach chodzenia z Bogiem w fundamentach wiary stwierdziłem, że nie ufam Bogu. Po prostu paradoksalnie, mając owoce, zaufanie w pewnych momentach, stwierdziłem, że są przestrzenie w życiu, gdzie ja w ogóle nie ufam. Nie ufam, że Bóg jest dobry. I przyszedłem z tym do Boga z płaczem wtedy. Patrzyłem się w łazience w lustro. Nie miałem siły posprzątać mieszkania i stwierdziłem, że Boże, naucz mnie zaufania, bo chodzę z Tobą kilka lat, słucham tych wszystkich kazań jak świnia grzmotu, a nie ufam Ci. Chcę uciekać z domu, chcę uciekać w pracę. Mam dwie, także jest mi łatwo to zrobić. Mam już pierwsze owoce Twojego błogosławieństwa, przedmieścia ziemi obiecanej, ale uciekam i to mnie zniszczy. Albo mnie nauczysz tego, albo mnie to zabije. Być może to był ostatni dzwonek. Bo tej zimy tak naprawdę pierwszy raz w życiu zacząłem odpoczywać w Bogu. Amen. Pomogły mi w tym mrozy, które przeklinałem pod koniec listopada. Pomogło mi to również, że styczeń mnie ogołocił, jeśli chodzi o moją pracę fizyczną. Musiałem być skazany na siedzenie w domu. Na stworzenie sobie komory w domu. Wiecie, ja mam pracę, której nie ma w ogóle stresu. Pracę, której się uwielbiam modlić. Tylko problem się zaczynał wtedy, kiedy pamiętam, jeszcze dzwoniłem do Anety, stwierdziłem, że słuchaj, ja mam 2 dni wolnego. I jestem przerażony tym. Bo o wiele więcej wymaga ode mnie, o wiele więcej zaufania Bogu wymaga ode mnie praca w domu, gdzie jestem sam z obrazami, niż ucieczka w pracę fizyczną, gdzie pracuję na czas, gdzie nie czuję czasu, gdzie mam super płatne tygodniówki. Zawsze na czas, zawsze w terminie. Od kilku lat nie martwię się o pieniądze. Odkąd zaczęły się te podwyżki, ja po prostu ani razu nie sprawdziłem ceny ani u krawca, ani w spożywczym. Po prostu nie sprawdzam ceny już. Ale upadłem pod koniec poprzedniego roku w łazience przed lustrem i słysząc słowa, że Bóg jest miłością, ja stwierdziłem, że spokutuję, tak jak dzisiaj pokutuję publicznie z samosprawiedliwości, z tego, że chciałem zapełnić pustkę z robieniem czegoś. Spokutuję z braku zaufania po prostu. Okazuje się, że wszyscy możemy intelektualnie potwierdzić, że Bóg jest dobry, ale jeśli w grę wchodzą marzenia i pragnienia, na które nie masz pomysłu, a często nie masz siły nawet myśleć o ich realizacji, bo jesteś wypalony na przykład, bo jesteś zniszczony, złamany, to wtedy się objawia tak naprawdę, czy ty ufasz Bogu, czy nie. Każdy ma z nas swoje dziedziny, które już wzrosły, które są już świadectwem. U mnie być może jest nim tą dziedziną moja oszczędność, moje powodzenie materialne, początki tego powiedzenia, tak, ale to, że mogę siać od jakiegoś czasu, ale stwierdziłem, co też było pychą było pragnienie zapełnienia tego. Nieufnością Bogu.
dzisiaj publicznie pokutuję z tego, że po prostu nie ufałem Bogu. Mając najlepsze fundamenty w tym kraju, będąc w najlepszym kościele, po prostu nie ufałem Bogu. W pełni. I to mnie zamiotło. Poprzedniego roku. Że dzisiaj już jestem z wami żywy. Nie na tyle, nie mam na tyle produktów życiowego, żeby stać po tej stronie, ale cieszę się, że porę zawołałem. Amen. Łamiąc moją samosprawiedliwość. Mój lęk przed tym, że sobie nie poradzę. Zawołałem, nie radząc sobie, po prostu: Boże, pomóż mi ufać, bo ja nie znam Ciebie jako Ojca.